No dobra, no to w takim razie może zaczniemy. Tutaj mam ten cytat ze Slacka, który właśnie był początkiem tego tematu o architekturze, czyli jak się zabrać za projektowanie architektury całego systemu, jakich narzędzi użyć. Moglibyśmy podczas live'a omówić jakiś niewielki projekcik, rozrysować architekturę, podjąć decyzję, jaka dokumentacja miałaby powstać i do omówienia byłaby też kwestia, jak bardzo restrykcyjnie trzeba się trzymać tej zaplanowanej architektury. No, także ja z tej wypowiedzi wziąłem kilka takich punktów, które postaram się tutaj zmieścić całe w tym live'ie. Zobaczymy, czy się to uda. Plan tego live'a jest taki, żeby najpierw porozmawiać o tym, jak się zabrać do projektowania, od czego powinniśmy zacząć, jakich narzędzi używać przy okazji architektury, pokazać taki przykładowy projekcik i porozmawiać o dokumentacji architektury i o tym, jak mocno trzymać się tego początkowego projektu. I na początek miałem do Was takie pytanie, co w architekturze Wam sprawia największy problem, ponieważ no często się właśnie mówi o tym, że ta architektura jest taka trudna, no pewnie każdy ma jakieś swoje spojrzenie i każdy widzi to trochę inaczej. Dlatego chciałem poznać też Wasze tutaj odczucia, co Waszym zdaniem jest największym problemem. Powiązanie z projektem elektroniki i z oprogramowaniem. Okej, czyli tutaj rozumiem, że chodzi o to, że ta architektura musi uwzględniać na przykład właśnie peryferia, procesory, jakieś czujniki i one mają jakieś ograniczenia dodatkowe. Więc no wydaje mi się, że w miarę dobrze chyba trafiłem z tym, co dla Was przygotowałem. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało w trakcie. No i dla mnie te takie najważniejsze problemy związane z architekturą to jest po pierwsze to, że nie dysponujemy pełnymi informacjami, że musimy zrobić jakiś projekt i czasami my nie do końca rozumiemy na przykład w jaki sposób on będzie działać i czasami nie wynika to z tego, że my nie dostajemy tych informacji, tylko my po prostu nie siedzimy w jakimś temacie i mimo, że dostajemy precyzyjne informacje, źle jakoś je rozumiemy. Poza tym tam to się też wiąże z błędami na przykład w komunikacji międzyludzkiej. Poza tym są właśnie te wspomniane przez Was zmiany, to dodawanie nowych elementów. Poza tym czasem jak ten system jest większy, no to po prostu ta cała złożoność systemu jest przytłaczająca, prawda? Trudno się w tym połapać i wychodzą właśnie też takie zależności, to trochę też jest związane z hardwarem właśnie, że te zależności początkowo są niewidoczne, początkowo one nie przeszkadzają, a później jak system jest duży, to się nagle okazuje, że, no, że coś po prostu źle działa. No i to nie jest tak, że to się da w pełni wyeliminować, prawda? To są takie rzeczy, z którymi będziemy się mierzyć cały czas, no i będziemy musieli po prostu pogodzić się z tym, że one są, będziemy próbować je poprawiać, będziemy próbować je zmieniać, no ale one zawsze w jakimś stopniu tam będą. Tutaj się nie przełączyło. Okej, no i teraz przejdziemy do tego pierwszego pytania, czyli jak się do tego zabrać? No i ja to pytanie rozumiem w ten sposób, od czego powinniśmy zacząć, jakie kroki powinniśmy wykonać najpierw, jak się powinniśmy przygotować, właśnie jak zebrać te informacje, żeby tych niewiadomych było jak najmniej, no bo skoro to, że my mamy niewystarczające informacje o systemie, przynajmniej z mojego punktu widzenia jest jednym z większych problemów, no to te kroki początkowe są bardzo ważne i bardzo często jest tak, że jeżeli coś źle zrobimy na początku, właśnie będziemy mieli złe zrozumienie tego systemu, to przez to później będziemy podejmować złe decyzje, bo nam się będzie wydawało, że są dobre, a czegoś nie weźmiemy na przykład pod uwagę. No i takie najważniejsze elementy to jest w ogóle poznanie całego otoczenia tego systemu, właśnie domeny, w której się znajdujemy, na przykład to może być aplikacja jakaś do samochodu, może to być do jakiegoś budynku, może być medyczna, może być IoT, może działać w wielu różnych miejscach. No i poza tą częścią programistyczną mamy właśnie tą część taką związaną z użytkowaniem naszego produktu, z jakimiś takimi typowymi zachowaniami albo urządzeń, które tam występują, albo użytkowników tych urządzeń. No i po prostu jeżeli tego nie wiemy, no to możemy się łatwo przejechać. Drugą ważną częścią jest zbieranie wymagań.
No i wiadomo, prawda, te wymagania też muszą być w odpowiedniej formie zebrane, one też muszą być spisane w formie papierowej. Musimy się upewnić, że te wymagania są tak samo rozumiane przez nas i przez tych, co nam te wymagania dawali. Poza tym musimy poznać też taki większy plan, bo zwykle ten projekt, który robimy, jest elementem jakiejś większej całości. I na przykład często się zdarza, że później są wprowadzane jakieś zmiany albo później są jakieś rozszerzenia czy jakieś nowe elementy do tego systemu dodawane. No i dla nas się to wydaje, że to jest takie wielkie zaskoczenie, że to jest zupełna zmiana koncepcji, a tak naprawdę one wynikają z tego większego planu, które te osoby, które zlecały ten projekt od początku miały w głowie, ale na przykład albo z jakiegoś powodu nam o tym nie powiedziały, albo my po prostu tak się skupiliśmy na tym jednym zadaniu, że nie wzięliśmy tego pod uwagę. No i też znając ten większy plan, jesteśmy łatwiej w stanie dostosować ten nasz system do, no, do tych przyszłych kierunków zmian, prawda? Wiemy mniej więcej, jakie decyzje muszą być odwracalne, jakie mogą być nieodwracalne, albo przynajmniej dużo ciężej odwracalne. No i to są wszystko takie rzeczy, które po prostu musimy w tym pierwszym researchu poznać. No i kolejną rzeczą są ograniczenia, jakie mamy. No bo no nie zawsze tak jest, że wszystko możemy wszędzie zrobić. No i takim podstawowym ograniczeniem, które tu przychodzi do głowy, jest chociażby hardware. Tak więc kontekst to są typowe zagadnienia, z którymi w danej branży musimy się spotkać. Tak samo te wszystkie urządzenia, które będą współpracować z naszym urządzeniem, bo w embedded bardzo często jest tak, że te urządzenia nie są przeznaczone bezpośrednio do użytku ludzi, tylko one są bardziej częścią jakiejś grupy urządzeń, które ze sobą współpracują i zwykle te urządzenia po prostu muszą rozmawiać z innymi urządzeniami, wykonywać jakieś operacje, a ten użytkownik, ten klient jest bardziej taką osobą techniczną.